Cześć, Robert z kanału Browar na Luzie. Dzisiaj będziemy trochę patriotycznie, lokalny patriotyzm krzesić piwo Amber Koźlak z browaru Amber, właściwie do którego mam jakieś 8 km. Ja się dziwię, że jeszcze tam się nie pojawiłem osobiście, ale muszę to nadrobić, tak? Dzisiaj będziemy degustować Koźlaka dubeltowego z czeremchą. Właściwie przed recenzją nie wiedziałem, co to jest czeremcha, a pierwsze, co mi się skojarzyło, to z genitaliami damskimi poczochlać ci czeremchę. Więc pogooglałem, powyszukiwałem i okazało się, że to są owoce, czarne owoce, których tam pestki teoretycznie są trujące, ale zakładam, że nas nie chcą otruć, więc tu jest sam sok z miąższu tej czeremchy. I tyle. Właściwie przeważnie nie podniecam się, jeśli widzę etykietę piwa, no bo co w tym jest ciekawego, ale tu jest po prostu mistrzostwo. Pełne mistrzostwo, piękna etykieta, ładnie lśni, jest taka, jakby to powiedzieć, sensoryczna, bym rzekł. Jest naprawdę bardzo fajna etykieta, ładnie tutaj no super, naprawdę gratulacje. Ale dość o etykiecie. Piwo ciemne, niefiltrowane, pasteryzowane, styl Doppelbock. Składniki: woda, słód jasny pilsneński, słód karmelowy, przeciec czeremchy, chmiel aromatyczny, goryczkowy i drożdże z własnej propagacji. No zobaczymy, dobra. Dzisiaj też bez fast startu. Piwo jest trochę za zimne i kufel jest trochę zły do jakby degustowania, no ale trudno. Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma i zaczynamy. Oj, to musi być ta czeremcha. Pachnie takimi słodkimi, bardzo słodkimi jagodami. Takimi przesłodzonymi. Takie jagody w takim karmelizowane jagody, zalane w cukrem. No pięknie pachnie, piwo naprawdę. Mimo tego, że jest wczoraj zimne, to daje ładnie aromat. To oznacza, że jakby było cieplejsze, to by tu jeszcze więcej buchało aromatów. No nie, pięknie, pięknie pachnie. Zobaczymy, co nam szkło powie. Piano. Poczekamy, aż trochę zajdzie. Co ciekawe, do Cieszyna, na drugą stronę Polski, już byłem chyba 2 czy 3 razy, a do browaru, do którego mam 8 km, jeszcze się nie pojawiłem. W celach zwiedzania na przykład. Zobaczenie, jak tam jest. No jest bardzo duża piana. Nie wiem, czy to piwo nie jest przesycone. Nie ma za dużo jakby... To nie jest przesycone, ale piana jest fajna, bardzo fajna. Taka nie biała, ale taka... Z czym bym to mógł porównać? Nie wiem w sumie. Ale takim jasnym karmelem. Naprawdę takim jasnym karmelem. Drobno pęcherzykowata. Ale pachnie. Niektóre piwa można wąchać, są tak zajebiste. I te właśnie jest takie. No dobra, ale spróbować trzeba. Oj, czuć tą czeremchę. Czuć też słodycz, takie... No. Słodycz pochodząca ze słodów, prawdopodobnie tych karmelowych. Czuć właśnie taki epicki karmel. I aromat jagodowy. No i ta czeremcha zapewne, bo to jest taki aromat, którego jeszcze nie znałem. No. Muszę kupić takie piwo jeszcze. Ta słodycz też nie jest taka obezwładniająca. Goryczki właściwie nie ma. Ale mi to nie przeszkadza w tym piwie.
No. Kryształ, bursztyn, piękne piwo. Dla mnie w sam raz. A dla kogo bym je polecił? Dla ludzi, którzy lubią ciemne piwa, pełne w aromacie, gdzie tak naprawdę zapach jest przecudowny. Czuć tą przelępę zapewne, czuć te słody, ten jakby karmelowe i w aromacie, i w piwie. Czuć po prostu, że to piwo jest super. Naprawdę. Bym polecił, polecam to piwo każdemu tak naprawdę, bez względu czy lubi słodkie, czy lubi bardzo gorzkie. No może, dobra, dla ludzi, którzy uwielbiają gorzkie piwa, to nie, ale na pewno to piwo będzie dobre dla kobiet, ale nie w ciąży, wiecie o tym. Dla kobiet, dla ludzi, którzy lubią dobre piwo. I tyle. Dzięki za dzisiejszą, za oglądanie, za... No i tyle. Do usłyszenia.